Wbijam sobie do Red Dead Online i zobaczcie, ile tego śniegu już teraz jest. Kolejny dzień. 16 grudnia. Dokładnie, w ten sposób to się prezentuje. Mnóstwo śniegu. Codzienny raport. Zdaję. Przy okazji nagrywania serii Red Dead Online na 100%. I kolejny odcinek niestety nie będzie aż tak długi, jakbym chciał, dlatego że cały czas zajmuję się właśnie DLC do... Sorry. Do GTA Online, wiadomo, do Red Dead Online. Nie, nie, po co? Do GTA Online. I mam sporo roboty przy tym, więc kolejny odcinek króciutki, ale chcę mieć tą ciągłość, żeby po prostu wam prezentować ten śnieg, jak on właśnie progresuje, powiedzmy. Zaraz sobie zajrzymy do Saint Denis, ale najpierw, żeby mieć jakiś cel podróży, to może jakieś wyzwanko sobie zrobić. O kurde, co ty kurwa odpierdasz? Halo? Jaki... Dobra. Będziesz kurwa skarpety. Frajerze. Cyk. No i gitara. Dobra, zobaczmy, co możemy sobie zrobić. Ogólne. Barany spersonalizowane bronie. Okej, okay, to jest proste. Noty kapitałowe raczej nie. Przebyty w stopach wierzchem. No to teraz. Easy. Malutko. 5000 stóp. Dobra, no to lecimy do Saint Denis. Na koniu bieżącej teleportacji. I tam udamy się do... no typa od broni. Sobie broń przerobimy. Żeby było prościej, może po prostu walniemy sobie autopilota. Niech mi już nabija. A ja w tym czasie coś sobie innego porobię. To jest bardzo fajna funkcja w Red Dead Online. Ale jak teraz jestem na terenie czyjegoś obozu i bardzo powoli patatajam. Teraz już nie jestem i szybko patatajam. Więc udajmy się na drogę. Jak ktoś nie wie, jak autopilota się odpala, to pokazuje już. Jedziecie sobie, jedziecie. Jest już droga w miarę normalna. Więc sobie powoli patatajacie. Następnie kamera filmowa. No i gościu leci. Ja nic nie ruszam. O, dostałem golda za patatajanie. Ale zobaczcie, Saint Denis teraz prezentuje się w ten oto sposób. No jest tego śniegu więcej. Jeszcze bym bardziej polecał tam, gdzie jest kolej. Bym to sprawdził, czy są tam jakieś większe łaty. Czy już wszystko jest zasypane? Jak na razie biało tutaj. A tu? Tu jest przy torach, ale przy torach pewnie zawsze jest niezasypane. Ale zobaczymy z czasem, czy to coś tutaj zasypie. Ale nie no. Już praktycznie całe Saint Denis jest białe, nie? No tutaj jakieś są łaty. Zobaczymy, czy to jest zasypie. Dobra. Zobaczmy brońki. Na szybkości sobie, więc tak, pyk. Zmodyfikuj broń. No i byle co wybieramy. Ulepszony łuk, revolver cattleman. Niech będzie. Elementy. Chwyt. Dajmy taki. No jest. Mogłem sobie dać ten darmowy, ale odwaliłem akcję. Jak to jest seria Red Dead Online na 100%, więc prędzej czy później będę chciał wszystko to kupić. Żeby mieć to odblokowane. Wyzwania dnia. Tutaj już inne są trudniejsze, powiedzmy. Zmiany w sumie jest proste, ale nie chce mi się tam latać. Tutaj tego nie chcę. Handlarz. Małe zwierzę na Klipsowi. To jest opcja, żeby to dać. Przedmioty kolekcjonerskie. Wimbrownik. Wimbrownik jest easy, widzę. O, i to jest easy. Wytworzone przedmioty. Robimy to. Więc go do wimbrowni. I polecę z buta. W sensie na koniu. Bo chcę jeszcze bardziej obejrzeć to miasto, jak ono się prezentuje. No jest dużo tego śniegu już, ale wydaje mi się, że może być jeszcze więcej. Tutaj są łaty. No tutaj tego jest mało. No bo to jest droga, wiadomo. Będzie częściej uczęszczana, dlatego jest... Bez śniegu, ale... Ale powinno to zasypać, mi się wydaje. O, dobra, widzę, że tutaj mój koń dziwnie się zaczął zachowywać, czyli tutaj jest aligator. Poproszę zęby. Dwa. Aligatory są zajebiste. Przy okazji mogę skórę wziąć też. Gdzie jest obóz? Gdzieś blisko? Rozstawiony? A, dobra, to by do obozu podjadę. I akurat zasoby się skończyły, czy to po prostu... Był komunikat do tego, że tu przyjechałem. Ciekawie. Dobra. Produkcja.
Na razie tam materiały dostarczmy. Więc jak skórę dajmy. No i mamy zwierzątka jakieś. Których mam o, zębów zobaczcie ile mam. I patrzcie, wszystkie przekazuję. I jak pasek podskoczył. Sporo dosyć. A 15 zabitych aligatorów i wtedy macie 30 zębów, nie? Tu jest dużo żab mam. Martwa ropucha. A dajmy 17 tych żab. I też 3 takie. Pyk. I pyk. Dobra. I zrobiłem dwa wyzwanka. Handlarz, proszę bardzo. Teraz jeszcze. Produkcja. Misje na zasoby. No zróbmy. O, jakieś czerwone tutaj elementy, powiedzmy, na mapie widzę. Czyli to jest najfajniejsza misja. Bo ona daje dużo zasobów. I do tego... A nie! Tak, to jest ta misja. Dostaniemy wóz chyba za to. Więc dużo zasobów dostaniemy, chyba tam jest 20 sztuk. I przy okazji misja jest w miarę szybka. Najgorsze są te misje, gdzie mamy... dostarczyć na przykład, nie wiem, skórę jelenia. I potem szukaj jelenia, akurat się nie respi. Nie? I to jest frustrujące. A takie coś może być. Dobra. W końcu ten strój się przydał Artura Morgana, nie? Żeby tutaj nie marznąć. Pyk. Wszyscy. No i mamy wóz. O to właśnie chodzi. O! Kurde. Nie musiałem nawet wierzyć tam za bardzo. Ze strasznie... dużej odległości mnie ściągnęło. Spoko. Ekstra troszeczkę. I... sądny dzień. Raczej nie. Wolałbym teraz polecieć sobie do Bimbrowni. Jak mówiłem, 20 materiałów mi dostarczyło. Więc teraz szybka podróż. Polecimy sobie do Bimbrowni. Teraz tutaj sobie zmieniamy wystrój. Zaopatrzenie Bimbrowni. I teraz w dół. Ja muszę kupić tamte, ale... zaczekam, aż będą taniej. Gotycki wystrój. Przy okazji... świątecznego wystroju. To będzie dziwne połączenie, ale spróbujmy. Dobra. Jest expik, jest goldzik. To schodzimy sobie w dół. I teraz zobaczmy, co my tu mamy. Po pierwsze, czy Bimber już jest? Hmm? Bonjour. Nie! Nawet nie wstawiłem żadnego Bimbru, żeby się robił. No to właśnie tego nie dobię w Bimbrowni, nie? Gdybym mógł po prostu odpalić, że cały czas niech się produkuje Bimber, albo mogę kilka partii Bimbru robić, że okej, sprzedaję Bimber, ale jak już go sprzedam, to twórz się nowy, nie? I taki Bimber rób. O Jezu, frustrujące to jest. A teraz wybierzmy coś. To jest drogie, więc biorę to. O, i teraz zabrało mi tą butelkę. Nie kumam tego. Walić to. Dobra, niech się Bimber robi. Coś jeszcze mogę tej Bimbrowni zrobić. Nie bardzo. Więc dobra. Wyjdźmy na zewnątrz. Idealna ropucha. Tego właśnie potrzebuję. No i mam. Dobra, więc to zbieramy. I... korzystamy z okazji, że potrzebuję strzał sobie craftować, żeby wypełnić to wyzwanko. Czyli... wytwórz przedmioty lub przygotuj potrawy w przenośnym obozie. Więc rozstawiamy obóz. I rozstawił się. To jest zaskoczeniem. Więc mamy teraz tak. Wytwórz upiecz. Jest ciepełko przy okazji. Amunicja. Aha, nie jestem sobie... nie mam lotek. Kurde. Dobra, to przynajmniej amunicję wykraftujmy wybuchową. Na wypadek trolla. W poprzednim odcinku była niezła akcja. Za tym gościem, który mi chciał spalić cały towar od handlarza. A na szczęście się udało. Dobra. Więc chyba tyle amunicji starczy. Tak. 8, potrzebowałem 7, to starczy. To już wychodzę. I kolejny goldzik wpadł. Ile tego golda mamy? Sporo. Ale mogłoby być więcej. Dobra. To jest w miarę proste. 6 przedmiotów kolekcjonerskich. Robimy to. Z kamieliny. Teraz jest bardzo fajny kombos, bo z buta wjeżdżam.
Przeszukuję komin. Nie przeszukuję komina jednak, bo mam maksa. Jeżeli chodzi o te pierścionki. Więc inna znajdźka w dupę. Ale pod tym drzewem znajduje się znajdźka. I ją akurat raczej będę w stanie wykopać. Jestem w stanie, super. I potem polecimy sobie jeszcze tutaj. I tu będzie znajdować się karta Tarota. Więc tak, to podnoszę. Jestem w stanie, super. No i tą stronę, jak mówiłem. Pyk, karta jest? Jest. O kurde. Zimna to woda raczej. O tej porze roku. Jest karta. No to zebrałem 3 znajdźki, jeszcze 3 i będzie kolejne wyzwanko dnia zrobione. Tutaj jest monetka, więc może uda mi się także te wyzwanko z monetkami zrobić. Dodatkowy gol także byłby. Tutaj jest druga moneta. Jeżeli uda się ją wykopać, to jeszcze jedna. I zrobimy dwa wyzwanka naraz chyba. No zobaczcie, wejdę sobie teraz w kolekcjonera. Tak, 5 i 2 na 3. Tak, idźmy po ostatnią monetę. No i jest, ostatnia moneta. Chyba, że się okaże, że mam 10 na 10. To tutaj byłby przyps, ale raczej nie. Więc mam. No i dobra, proszę mojego golda. 0,2 i 0,2. Dziękuję bardzo, exp też w sumie spoko. No i niestety Bimber się jeszcze nie zrobił. Przyps. Więc po prostu zrobimy taką akcję, że w tym momencie sobie zakończymy. A kolejny odcinek zacznie pewnie od sprzedaży Bimbru. Andarza też ogarniemy. I będzie jeszcze raz Bimber. I jeszcze raz Bimber. I jeszcze raz Bimber. Coś takiego planuję jutro. Zobaczymy, co wyjdzie z tego. A teraz się z wami, proszę państwa, żegnam. Siema, cześć. Elo.